but I will never give up. No, I'll never give up. Hejo i witajcie w kolejnym odcinku z SSO. Odcinek ten jest pierwszym odcinkiem z maratonu, który dzisiaj będzie z okazji świąt. Jej! Ponieważ uznałam, że jest przerwa świąteczna, będę miała teraz dużo czasu. No i z okazji świąt postanowiłam zrobić taki mini maraton. Tylko rekomendacja dlatego, że ostatnio było bardzo mało odcinków i w ogóle czegokolwiek na kanale i w ogóle nic nie było na Facebooku. Także jak mówię, to jest pierwszy odcinek maratonu i nie będzie tutaj zbyt dużo czegokolwiek, ponieważ no zostały nam dwa zadania. Dlaczego? Ponieważ zrobiłam już centrum handlowe. Centrum handlowe było już zrobione na moim kanale. Jeżeli ktoś nie widział czy coś, to w opisie będzie link. Jeżeli nie będzie, to przypomnijcie, żebym go włożyła, bo ja mam... jest dużo prawdopodobieństwa, że ja zapomnę, chciałam powiedzieć. Więc nie chciałam już nudzić drugi raz z tymi samymi zadaniami, ponieważ są one po prostu nudne. No ja znałam, że w moim kanale nie będę właśnie robiła zadań, które robiłam już na Shady, tylko w opisie będzie właśnie link do tych zadań. No i wtedy, jeżeli chcecie sobie zobaczyć w moim wykonaniu, to możecie zobaczyć, jak je robiłam na przykład rok temu, czy dwa lata temu, czy ile to tam było. Czyli na pewno, że mam z głowy dud, epone. Ostatecznie, jak już wyjdzie, będzie możliwość, to na pewno nagram ten miasto Jorvik, bo tego już nie nagrywałam, ponieważ no. I tak. Jak zapewne widzicie od poprzedniego odcinka, niewiele się nie zmieniło. Jedyne co się nam zmieniło to minka konia, ponieważ nie wchodziłam na tę grę i nawet nie wiem, czy się dzisiaj zajmę kucykiem, chyba nie. Bo będzie nam dzisiaj potrzebne. Także nabawiłam się nowej mówki, więc nie powinno być aż tak głośno słychać touchpad. Aczkolwiek ta muszka jest nowa, dlatego mam nadzieję, że nie słyszycie jej za bardzo, ponieważ jeszcze jej nie wyklikałam i ona jest strasznie głośna. Muszę ją wyklikać i mam nadzieję, że się ściszy. Chociaż i tak nie jest już tak źle, bo wcześniej było chyba trochę głośniejsza nawet. No i przejdziemy od razu do zadań. Jak widzicie, mamy ładny śnieżek. Nie wiem, czy poprzednio nagrywałam, to już był, ale jest ładny śnieżek. I lecimy do Konrada, ponieważ on ma nas zadanie. W zadanie było tak, żeby mnie drzewo wybiło, nie? Tak. Dobra. Chodź tu, Konrad. Co ty od nas chcesz? Aha, grobowiec. Dobra, nie mogę jechać do grobowca. Później oczywiście przesiądziemy się na kucyka. I pojedziemy zrobić zadanie z spodnymi kucykami. Sprawdzę przy okazji, jak będziemy w grobowcu, czy będę mogła te zadania zrobić na razie z konia. A później się przesiędziemy na tego kucyka właśnie, żeby zrobić ten wyścig. W ogóle tego kucyka nie ekspiłam, na razie skupiam się na startowcu, ponieważ nie chce mi się biegać z tym kucykiem póki co. Gdzie ja jadę? Chciałam jechać do Fort Pinta. Ale w Forcie Pinta nie mamy na razie żadnych zadań, więc nie wiem, czy tam ciągnie. Ogólnie dzisiaj zrobiłam wszystkie zadania, jakie się dało, czyli właściwie cztery wyścigi i obowiązki w Mutland i w Fort Pinta. Teraz się to jest bardzo mało wymagające. Niestety minusem jest to, że można mało zarobić. Od poprzedniego odcinka nie zrobiłam praktycznie nic, jeżeli mam być szczera. Dobra, zsiadaj kupić z tego konia. Okej. Okay. I mam kopać. Tak. Takie miłe mieć w końcu mywkę, bo z tą czwartą było mi naprawdę ciężko, bo często mnie łapał, kiedy nie wiem, naciskałam jakiekolwiek klawisze na klawiaturze. Chciałam używać podpustki, ale miałam sprawdzić to zadanie. Szczerze, chyba powinno się dać, bo nie robimy wyścigu, tylko zadania od nich. Aczkolwiek SSO jest naprawdę nieprzewidywalne i może się zdarzyć, że mi wyskoczy, że nie, nie zrobisz tego zdania. Nie, bo po co? Mhm.
pojedziemy sobie od razu do Jamesa, ja ten Kowalowi oddam tę rudę, jak już będę na kucyku. A teraz sobie pojedziemy szybko do Jamesa. Do tego Sknera. Tak ogólnie nagrywam to 23 bardzo późnej porze, czytaj przed 23. Dlatego możemy podziwiać bardzo piękny zachód słońca. Właściwie tego słońca już chyba zachód, bo w ogóle nigdzie nie ma. Ogólnie nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam jeździć bez sensu nocą. Jak ogólnie w ogóle w nocy to ja mam taką największą ochotę, żeby grać w tę grę, żeby być szczera. I tak średnio mi się chce, bo są lagi, jest dużo graczy. Szczególnie teraz jak są święte, to jest dużo graczy. I teraz tak usiąść właśnie wieczorem, przysiąść bardziej w nocy i spogadać właśnie w nocy do tej czwartej chyba, bo o czwartej się rozpoczynają wyścigi. Chyba czwartej, chyba tak. Aha, i mamy znowu zegarek. No to fajnie, dzięki James, jesteś naprawdę miły. Zapomniałam szczerze, szczerze, że to jest zegarek, to może mi trochę utrudnić zadanie, bo nie chcę kupować noc i ten odcinek wyjdzie widocznie, no, bardzo krótki. Mogę co najwyżej znaleźć sobie ze 2-3 gwiazdki czy coś. Bo z tego co wiem, to Konrad teraz też nie będzie nic innego już chciał. Ale się ugryzą w policzek. Nie, zapomniałam, znaczy nie, że zapomniałam, tylko zapomniałam, że to jest taki murek. Nie zauważyłam go, o to mi chodzi. No odcinek w taki właśnie sposób nie miałby nawet 10 minut, ale postaram się wejść szybko z telefonu na mojego bloga. I znajdę gwiazdki, które mam na tym blogu zapisane. Dawno na nim nic nie robiłam. Ogólnie to przestałam tam pisać notki, ale jeżeli ktoś by chciał... jeżeli ktoś by chciał, to ja mam tam moje wszystkie konie wypisane, jeżeli kogoś by to w jakikolwiek sposób interesowało. I właśnie staram się robić gwiazdki, mam do tego nowe konto, żeby były one widoczne w jakikolwiek sposób. Ponieważ ciężko to robić na koncie, które już gwiazdki ma znalezione. Nie chcę kuli, tylko gwiazdki. Także jeżeli kogoś interesuje liczba moich koni, to zapraszam. Teraz tylko mi przypomnijcie, czy ja mam... Nie mam żadnych gwiazdek znalezionych. Dobra, to może być trochę utkwić. Wezmę sobie podwózkę, bo nie chce mi się wylać na tym koniu. I dajcie mi wyciągnąć ten telefon z tatuji, bo zaraz złapię moją kartę. Nie gotówkę, tylko do autobusu. Spokojnie. I lecimy szukać gwiazdek. Bo nie chcę też, żeby ten odcinek był za krótki, mimo że to będzie maraton, więc będzie tam was, nie wiem, 3-4 odcinki, zobaczę z czego nagram. Tak, wiem, my to wszyscy. To w kopalni Damaszek. W ogóle nie wiem, jakim cudem ja tego nie wzięłam przy okazji wydobywania ród. Nie wydajcie. Dobra. Pracim na szczęście. Bum, 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 burum, bum. I chciałam jechać do Konrada z wrażenia. Także ten odcinek będzie w połowie misji, a w połowie właśnie... no. I myślę, że następny odcinek będzie dopiero wtedy, jak dodam jakieś poza... Ale bym się próbowała w tą ścianę na Fastradera, ponieważ nie wiem, czy się opłaca. Nie wiem, czy się opłaca robić te wyścigi z kucykiem, ponieważ. To jest właśnie minus niemożenia skakania. Nie wiem, co właśnie powiedziałam. Przecież w ogóle wiem, że to nie było po polskiemu. To akurat wiem. Czekajcie, gdzie to było? Chyba gdzieś tu. Ja to znajdę spokojnie, będzie dobrze. Aleluja, ale się wrąbałam. Tu jest, tak? Ej, miałam ją przed chwilą w zasięgu łapki. Dobra, spokojnie, już znalazłam. Nie jest ze mnie aż taka lama. Dobra, i zostały jeszcze dwie, które
mam zapisane na tym blogu właśnie. Także polecimy sobie po nie. I to będzie na tyle. Ogólnie w planach zbieranie gwiazdek miałam gdzieś tak później troszkę. Ale stwierdziłam, że zbiorę chociaż te 5, które mam na blogu, bo ja chyba pamiętam wszystkie w Murland, tak? Jeżeli bym się zastanawiała, to bym wam powiedziała, gdzie jakie są. Do jednej ciężko się dostać bez skakania, ale dało radę. Wiem, popróbowałam już kiedyś bez trailera tam wjechać i się dało. Ale ogólnie stwierdziłam, że nie chcę już teraz zbierać wszystkich z Murland, ani z wzgórza, ani Limera, bo na wzgórzu Limera chyba też są. Tylko po prostu zbiorę te, które mam na blogu i tyle. Muszę zacząć tego bloga aktualizować, ale tam też jest trochę ciężko, bo nie mam Staraidera. W razie jakbym chciała zbierać inne gwiazdki, wezmę sobie podpustkę, bo mogę. I też jest mi tam trochę ciężko. W ogóle dawno nie było żadnych kodów na Staraidera. Nawet nie pamiętam, kiedy był ostatni. Dziewczyna chyba cały czas stoi, czy to jest jakaś inna. Znaczy ten koń. Czyli nie widzę. Nie w tą stronę pojechałam. Oczywiście ruda i jej potoczki. Jezus Maria, konia! Znaczy ja wiem, że to moja wina ok, ale mi lepiej zwolić na konia, bo po prostu... Bo po prostu... tak mi wygodnie, okej? Tak. A dobra. I ostatnio jest oczywiście za domkiem Jaspera. Także tam pojedziemy. Nie wiem, gdzie przed chwilą chciałam jechać, naprawdę nie wiem. Bo nie pytajcie. Tak, zwrażnie kliknęłam spację, mimo że wiem, że nie mogę skakać. Nie wiem, czy tak macie, że na przykład wam się kończy Starrider, albo macie inne konto, na którym nie macie Starridera, bo chcecie tam, nie wiem, coś dziwnego odpalić, tak jak ja teraz, to wciskacie spację, mimo że wiecie, że nie możecie skakać, albo zapominacie, że nie możecie skakać, zjedziecie po prostu na przykład tak jak ja w poprzednim odcinku. Gdzie mi nawet jedna dziewczynka wypomniała, dziewczynka, nie wiem, czy powiedziałam dziewczynka, przepraszam, dziewczyna wypomniała, że czekała, aż to powiem i powiedziałam, że zapomniałam skakać. Dobra, więc tym akcentem gwiazdkowym będę się z wami żegnać. Ten odcinek jest naprawdę krótki, ale zapomniałam, że jest jeszcze jeden zegarek z zadaniem z kuckami i myślałam, że to już będzie odblokowany tor. Szkoda troszkę, bo mimo wszystko mogłabym poekspić tego kucyka chociaż na tym jednym wyścigu codziennie i zawsze bym miał chociaż ten trzeci level po 9 tygodniach, ale tak to na razie będę się skupiać tylko na tym koniu, żeby go wytrenować. No i niektórzy zaczęli mi też podsyłać propozycje koni do kupienia i jedną z takich ciekawszych propozycji był Andrik, ten kary. Myślę nad nim, aczkolwiek też nie wiem, bo niezbyt przypadam za ruszaniem Anglików, znaczy tyłkami tych Anglików w cwale. Aczkolwiek zastanowię się nad tą propozycją. I jeżeli macie swoje, to możecie mi je podsyłać. Możecie mi podsyłać wszystkie konie, do których będziemy mieli dostęp po tym, jak dostanę Staraidera, ponieważ następny odcinek będzie właśnie wtedy, kiedy go dostanę. I pamiętajcie, że mam 5 level, więc nie możecie szaleć z końmi, które są od, nie wiem, 7, 9 czy 10. Także ja wybiorę jakiś ciekawy pomysł, bo sama nie wiem, chciałabym w najbliższym czasie kupić jakiegoś konia, bo nie, że nie lubię startowca, ale jednak fajnie byłoby pytać na jakimś innym koniu, tak wiecie, dla odmiany. I fajnie byłoby to był koń, którego nie mam na Shaylee. Jeżeli nie wiecie, jakie mam na Shaylee, a na przykład chcecie mi zaproponować jakiegoś Oldenburga, czy na przykład Pięcioszka, to możecie sprawdzić właśnie, jak mówiłam, na moim blogu i jeżeli go nie mam, to możecie mi go podsyłać, ja się nad nim zastanowię, rozpatrzę to, a może i w przyszłości będę miała na tym koncie więcej koni. Ja też w sumie na pewno, szczególnie jeżeli już wezmę tą postać w cały komplet, który chcę i nie będę miała na co wydawać z serkowiczów.
i wtedy pewnie będę się zastanawiać nad końmi. Tylko najpierw będę musiała mieć wszystkie wytrenowane, bo jestem perfekcjonistą i jeżeli kupię konia, to poprzedni musi być albo wytrenowany, albo w połowie wytrenowany. No chyba, że jest double i kupuję 3 konie pod rząd. To inna sprawa. Ale wtedy, no, to jest już, jak mówię, inna sprawa i wolałabym właśnie najpierw wytrenować wszystkie konie, szczególnie, że to konto ma bardzo mało wyścigów aktualnie, ponieważ aż 4, w tym tylko 2 mają 250. Wow. Także boję się, ile będę ekspić tego konia, aż nie dostanę z tradera, chociaż wtedy też mało wyścigów mi dojdzie, nie oszukujmy się. Także co? Rozgadałam się na sam koniec, mam nadzieję, że to przedłużyło chociaż do 15 minut ten odcinek, ponieważ boli mnie jego krótkość. Chciałabym, żeby trwał co najmniej 25, albo 24, 23, no co najmniej 20 po prostu. Także mam nadzieję, że odcinek się wam podobał i zapraszam do kolejnych odcinków, które się jeszcze dzisiaj pojawią. A przynajmniej jeżeli się zdążą pojawić, ponieważ nie wiem, o której stanę. Tworzyć zacznę dzisiaj, ale nie wiem, o której jutro stanę. A o 16 koło będę chyba wyjeżdżać na Wigilię. O ile będę wyjeżdżać, bo to nam się psuje, ale nieważne. Także postaram się wrzucić wszystkie 3-4, a jeżeli nie, to będą gdzieś tak wieczorem, mam nadzieję. Reszta, także do zobaczenia w następnych filmikach dzisiaj.